Witam wszystkich oglądających. Słuchajcie, u mnie dzisiaj 12 stopni. Wieczorami spada do 8. Ogród no coraz gorzej to znosi. No te banany, które są w gruncie, jeszcze nie wyglądają tak źle. Ale najgorzej to wszystko znoszą akuminaty. Jak widzicie, całe wszystko zalane wodą. Liście takie już podżółknięte, także nic, tylko muszę się zająć kosmetyką, przyciąć je, no i już idą do domu. No niestety, wrzesień to już jest czas na to, żeby takie banany jak Musa acuminata Dwarf, Super Dwarf chować do ciepłego, tak? No bo one, jak spada temperatura poniżej 15 stopni, to przestają rosnąć, zatrzymują swój wzrost. No i niestety zaczyna się wtedy gnicie. Także tak, tego zwykłego dwarfa już zabieram do domu, tylko mu przytnę ze dwa liście. Tutaj też sprawdzę, czy są jakieś liście do obcięcia i też już idzie bananek do domu. No jestem w trakcie przygotowania pomieszczenia dla nich specjalnie. Także czekam na lampy takie do doświetlania i będą miały swój pokoik. I tutaj mam jeszcze Super Dwarf, czyli ten najbardziej karłowy. Jak widzicie, no nie wygląda za dobrze. W ogóle przestał rosnąć. Ten liść to już z tydzień czasu jest tak wysunięty. Także przy tych temperaturach te bananki już nie rosną, więc no muszę z nimi się zwijać do domu. No i tu ostatni Super Dwarf. Ten w sumie tutaj przy domu rośnie, to wam powiem, że tą trąbkę powoli jeszcze kręci. No ale myślę, że w domu będzie dużo lepiej mu się rosło niż na tym zimnie. No to tyle. Biorę się teraz, poobcinam im listki, te niepotrzebne, jakieś brzydkie. No i wędrują banany do domu. No dobra, jak widzicie, bananki już przycięte, już jest wieczór, także jakość tego filmu też nie będzie najlepsza. Zostawiłem im po kilka tych najładniejszych liści, reszta została przycięta. To samo tutaj, też widzicie, liście ścięte, tutaj poprzycinałem. Zostały po dosłownie 4-5 liści. Idziemy jeszcze do tamtych. O, widzicie, tutaj też przycięty bananek. No i mamy tutaj od tego największego też poprzycinane liście. Tak to wygląda. Także biorę się teraz i chowam je do domu. No dobra, jak widzicie, przygotowane miejsce tutaj przy oknie. Kot za oknem. Przygotowane miejsce tutaj mam na bananki. Mam takie kupione podstawki, które się kupuje pod buty zimą, żeby po prostu śnieg nie spływał na podłogę czy gdzieś na płytki, tylko zostaje na tym. No ja to wykorzystuję sobie jako podkładki do bananów i czy na okna, czy na podłogę stawiam i wtedy nie ma problemów, czy się tam przeleje coś, czy się rozleje. To jest zawsze czyściutko. Także miejsce mam już przygotowane. To jest tymczasowe miejsce, dopóki nie dotrze do mnie oświetlenie i nie będę już później w docelowym pokoju te banany. Także przenoszę je, żeby dłużej ich nie mroziło, no bo dla nich poniżej 15 temperatura to już jest za zimno. No dobra, jak widzicie, bananki już wniesione. Ten największy dwarf ma jest w prawie wysokości okna z doniczką. No i tutaj nawet widać, zobaczcie, jaka wyraźna jest różnica. To jest zwykły dwarf, jak są małe, jak są na czerwono wybarwione. A tu jest karłowy Super Dwarf, ma dużo mniej przebarwień. Także cóż, na razie będą się musiały tutaj postać kilka dni. Przy wyjściu, jak będzie ciepło, to jeszcze je może wystawię, zobaczymy, jaki będzie wrzesień. A jak już będzie zimno, no to one stałe zostaną do wiosny w domu.
No i to było na tyle z mojej strony o akuminatach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.